cud przez błogosławione ręce papieża Benedykta XVI. Poznaj tę historię. Wtedy chłopiec stanął przed papieżem, wyjaśniając wszystko w kilku słowach i prosząc o błogosławieństwo. Papież Benedykt XVI. Pobłogosławił go, kładąc prawą rękę na jego klatce piersiowej, gdzie znajdował się guz, a Piotr nie powiedział mu, gdzie to jest. Peter Sersycz spotkał papieża Benedykta XVI w maju 2012 roku wraz z rodzicami Tomem i Laurą oraz bratem Johnem. Wszyscy byli na placu Świętego Piotra na audiencji u papieża. Przybyli z Colorado. Piotr miał 19 lat i przybył przed oblicze papieża dzięki wycieczce zorganizowanej przez Międzynarodową Fundację Spełnij Życzenie, która umożliwia chorym dzieciom spotkanie z papieżem. Piotr był tak podekscytowany, że nie spodziewał się spotkania sam na sam. Myślał, że będzie miał kilka chwil, żeby jej o nim opowiedzieć, kiedy sobie zdał sprawę, że każdy, kto był wyszkolony tak jak on, przynosił ze sobą prezenty, ale on z drugiej strony nie miał nic do zaoferowania. Wtedy ojciec Piotra, Tom, zaproponował, że da mu zieloną bransoletkę, którą miał na sobie, ze słowami „Módlcie się za Piotra” i fragmentem z listu do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Kiedy Piotr tak bardzo umiłował, to była tylko jedna z 1200 bransoletek, które jego kolega z klasy zrobił, aby stworzyć łańcuszek modlitewny o jego zdrowie. Piotr miał raka płuc, późnego stadium chłoniaka Hodgkina, który uciskał jego serce, był tak duży, że nie mogli go znieczulić, bo było ryzyko, że już się nie obudzi, więc mogli go nawet wyjąć do biopsji. Wielokrotne chemioterapie doprowadziły go do depresji, z której wyzdrowiał dopiero po przyjęciu Eucharystii. Piotr walczył z chorobą i był przekonany, że można go wyleczyć, jeśli po prostu uda się do Watykanu. Wtedy chłopiec stanął przed papieżem, wyjaśniając wszystko w kilku słowach i prosząc o błogosławieństwo. Papież Benedykt XVI pobłogosławił go, kładąc prawą rękę na jego klatce piersiowej, gdzie znajdował się guz, a Piotr nie powiedział mu, gdzie to jest. Od tego momentu stan chłopca nie przestawał się poprawiać, aż do całkowitego wyleczenia. Uczęszczał na uniwersytet i od 15 maja 2021 roku jest księdzem. Chwała Bogu!